witajcie w następnej Ale Degustacji. Tym razem mam piwo angielskie z Buffalo Allendale Brewing Company. Nazywa się Wilderness IPA, czyli dzicza. 6,5% alkoholu, IBU jest 77. Allendale jest w hrabstwie Hexham na północnym wschodzie. Zawiera gluten z jęczmienia i pszenicy. Chmiele Cascade Centennial, Zeus i Citra. Słody Pale i płatki owsiane. Czyli gdzie jest ta pszenica? No nie wiem. Dobra. Ciekawe otwarcie. 360 stopni. Także mamy otwartą samą puszeczkę. Możemy sobie wykorzystać na długopisy, na cokolwiek innego. Przydatna rzecz. Piwo jest złociste. Nie jest perfekcyjnie klarowne, bo coś tam jednak pływa, jakieś drobinki malusie. Teraz to w ogóle jakieś się zrobiło zmętnione. Piana nawet ciekawa, drobnoposażykowa. Tutaj już opadła, jest sucha piana się zrobiła, jak nalewałem. Kompaktowa, taka fajna. W aromacie dużo sosny i cytrusów. Przeważa sosna, to jest pierwsze wrażenie. Trochę słodowości. No, porządnie, jak na IPA pachnie, porządnie. Tak, bardzo przyjemnie. Spróbujmy. Bardzo gładkie. Bardzo takie jedwabiste wręcz, powiedział. Oczywiście pełne, delikatne. Jest fajna słodowość, ale nie jest słodkie. Natomiast chmiele przeważają. Jest bardzo dużo sosny, grejpfruta, innych cytrusów. Goryczka, szczerze mówiąc, jest fajnie zbalansowana. Nie jest wyskakująca na przód, ale ciekawa. Ciekawa. I też jest raczej sosnowa, ale oczywiście podbita grejpfrutem. Jest ciekawie, jest bardzo fajnie. Bardzo pijalne to piwo jest. Co niesie ze sobą oczywiście niebezpieczeństwo tego, że chcielibyśmy sobie jeszcze jedno i jeszcze jedno, a to jest 6,5%. Bardzo łatwo można wpaść w spirale tego, że no to sobie jeszcze jedno zamówię, a potem jeszcze jedno i tak jakoś będzie trudno dojść do domu. Jest takie przyjemne. Naprawdę delikatne. Pełne, jedwabiste. No rzeczywiście te płatki tutaj owsiane dużo robią. Jest naprawdę bardzo gładkie takie. Ale gorzkie też jest. No i leciutko rozgrzewa w gardle. A to już później troszeczkę. Bardzo przyjemne IPA. Jeżeli możecie, to spróbujcie. Podzielcie się ze mną własnymi opiniami. Co wy o nim myślicie, bo jest naprawdę ciekawe, przyjemne i takie, no, wprawiające w dobry humor. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A jak już to zrobiliście, to pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Wasze zdrowie. Cześć.